Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Cezar. Siema. Śnieżny Wilk V8. Siema. Oraz Jaski. Hejo. A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w GTA 5 online multiplayer wraz z ekipą Niedzielne Granie. Jak widzicie, w troszeczkę takim niecodziennym składzie, można powiedzieć, bardzo, bardzo białym składzie. Oczywiście zmienił mi się troszeczkę układ włosów i brody na dzisiejszy odcinek i po ostatniej przerwie, że tak powiem, nagraniowej tutaj, po świętach. No i dzisiaj i tak bardziej luźnie zrobimy sobie mapki. Zagramy tak do 5 mapek, myślę, takich wyścigowo-stunterskich, bardziej dynamicznych tymczasem od tutaj użytkownika naszego ulubionego Cezara40.pl. Jej! Ja go wycałem, tak powiedziałem. Więc jeżeli macie jakieś swoje wyścigi, które chcielibyście, żebyśmy gdzieś tam zagrali, czy może nawet nagrali, dajcie znać w komentarzach pod filmem lub wysyłajcie na fanpage'u. Dzięki ci bardzo. Ała. Proszę bardzo. Ej, to było przez przypadek, bo się odbiło. Oczywiście. No. Zawsze jest przypadek. Więc żeby załatwić tutaj wszystko, akcja, wchodzimy, rozegraj akcję. Tutaj będziecie też widzieć od razu, jak te dane mapy się nazywają, więc w razie czego możecie je sobie ściągnąć oczywiście z Social Clubu. Oczywiście przypomnę też na początku, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem lub możecie też się zarejestrować z linku referencyjnego, który jest podany w opisie pod filmem. Okej, więc ja już was zapraszam. Wszyscy z bieżącej sesji, proszę bardzo. Pierwsza mapka jest to mapa o nazwie Tylko Faggio i opis to Tylko Faggio, bo inaczej tego nie przejdzie. Życzę powodzenia, niech szybszy wygra. Co możesz, Cezar, powiedzieć o tej mapie? Stworzyłem ją po tym, jak oglądałem twój odcinek o Faggio. Tyle. Okej, okay, będzie to mapka krótka. Ja od razu powiem, ja te mapki zrobiłem, w sumie przed chwilą graliśmy więcej osób tutaj w ekipie. Robiliśmy te mapki, nie wszyscy oczywiście z nas, więc będzie ciekawie, zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, okay, proszę bardzo. O, skuterkiem pojadę, ej. Dokładnie. Ogólnie tak, w tych wyścigach, jeżeli chodzi o ten wyścig idziemy na Faggio, resztę na Batich lub Rufianach, więc nareszcie zobaczymy jak to wyjdzie. To tak tylko gwoli ścisłości, żeby nie było. Dobra, teraz Faggio w takim razie i lecimy. Wszyscy gotów, poproszę. I startujemy. Dobra, ja jestem. Niech wygra lepszy. Powodzenia. Dokładnie, bo niech wygra lepszy. Niech wygra szybko. Traktorem jechać. Dobra, ja wierzę, ostatni. Oczywiście wiadomo, kto to będzie najlepszy. No, oczywiście, Boże. Jaski. Ej, co to za mapa? Cezar wygra, bo to jego mapka, halo. Pamiętajcie. Wątpię, ale okej. Okay. Dobra, lecimy. Co okay. Tak powoli jadę? Ej, co tak szybko jedziecie? O, fuck! Ty. O kurde. Ale mnie to dupło. Właśnie tu jest. Co to? Ej, coś się chyba mapka, nie tego jest. Ej, Cezar! Ej, Byski, tu tak jakoś... Bo tam jest właśnie taka... Ha, dobra, no około można jechać, spoko. Shitować! Shitować! Ej, a powiem wam, że wcześniej nie było takiego problemu tutaj. No bo tam trzeba wjechać na taki pałąk, co tam jest... Kuźwa! Na krawędzi. Porobieni! Wydupiło mnie! O, po mnie Cezar, widzę, wskoczył. Dobra. Ej, wcześniej nie miałem żadnych problemów tutaj, żeby wyskoczyć na tych kilku miejscówkach. Czy ty bokiem wyskoczyłeś, serio? Jak mówiłem wcześniej, niech wygra najlepszy. Jezu, Jaski, czemu ty bokiem jechałeś u mnie? Lifty. Cześć, Jaski. Niech wygra szybszy. No nie. Czemu no ty próbujesz we mnie wjechać? Ja to widzę. Ja to widzę. Ja tu prawie wcześniej backflipa w ogóle robiłem, co jest najśmieszniejsze. Masz jakiś sposób na szybszą jazdę tym czymś? Na tylnym kole. No, aha, to okay. Jest sposób na wszystko w sumie, wszystkim. Kurde! Coście się wydupili tam? No ja zapomniałem, że tutaj trzeba dzwonić. O kurde, bele. A ty... Ja się mnie popchał. Okej, okay. Dziękuję, proszę bardzo. Proszę bardzo, jedziemy dalej. Proszę państwa, co się dzieje? Wyścig na Faggio. No nie. Ale taki czekaj, spokojny. Ja wjadę pierwszy, ty drugi. No bo dobra, nie wiem, taki spokojny wyścig, proszę państwa. Patrzcie tutaj. Faggio, najlepsze Faggio. Opłaca się mieć jednak niestandardowe Faggio, nie? No. To nie, no, mój wyścig. No tak, dlatego jest szybszy. No nie. No i czemu ja mam biało różowe. Jak tutaj nazwa mówiła, niech wygra szybszy, nie? Nie bardziej uczciwy, powiedzmy, czy coś. No, szybszy po prostu.
wygrasz ogaty XD. Dokładnie, kappa. To tak, ludzie, to tak oczywiście ja dobrałem, żeby wygrać. Wow, jaka wyskocznia! Ej, tu można jeszcze taki lepszy wyścig na Fadzio zrobić, w sensie gdzieś przy tych wszystkich spadkach. Ja już jestem przy mecie jak coś, więc dobra, chwilkę poczekam przy niej. No bo dobrze, też ludzie, umówiliśmy się tutaj, że pokażę wam wszystkie mapy, więc w razie czego będziemy na siebie czekać tak chwileczkę, żeby nie było, żeby te mapki jakoś przejechać jak i żeby wam pokazać wszystko. Potrzebuję pomocy, jak tu się gdzieś jedzie. Obok możecie tam przejechać prawdopodobnie. No, po schodach trzeba jechać. Przecież tutaj trzeba było... O Boże, ja myślałem, że po schodach trzeba jechać i tu się zatrzymałem. Daty, kończ na pierwszym miejscu. O! Nie wierzę. Ej, dobra, nie, bez kitu, mam. Jesteście obok siebie, więc mogę na was poczekać, oglądając, gdzie wy się męczycie w tej chwili. Tutaj jest najlepszy właśnie ten wyskok. I zrobić taką mapę na Fadzio właśnie, może ktoś z was, ludzie, drodzy widzowie, mógłby zrobić mapę na Fadzio, taką, że są spadki i wtedy się dopiero wybijamy, bo wtedy naprawdę można jakieś backflipy porobić czy inne rzeczy. Dobra, to co zrobię. No i dziękuję bardzo. No i pierwszy wyścig ukończony. Spoko, bardzo fajny wyścig. Tylko Fadzio oczywiście. Jeżeli macie niestandardowe Fadzio, to idzie szybciutko w sumie zrobić ten wyścig. O, 2,5 minuty. No właśnie, nawet niestandardowe, pozdrawiam. To znaczy, na standardowym też zrobisz, no jak to zresztą zrobiłeś, nie? Zrobiłem. Ale na niestandardowych zawsze jest troszeczkę szybciej, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o Fadzio, bo wiesz, jednak masz troszeczkę tej prędkości, oczywiście łapki w górę tutaj dla naszego twórcy, nie? Dla Cezara, żeby nie było. Bardzo swobodna oczywiście i... Nie, nie ma brzydkiej pogody u mnie. Dobry. Nie będzie. Twarz wystarczy, mówisz? Chodźcie. Podniebna przygoda. Jadąc jednośladem po wąskich kontenerach, dojedź do mety na dachu domku jednorodzinnego. No i o co chodzi tutaj? Chodzi o to w tym, że po prostu jedziesz po wąskich kontenerach i musisz jechać do mety. No. No jak, no nie wiem jak to wytłumaczyć. No, co sobie myślałeś tworząc tę mapę? Tena, 100%. Chciałem stworzyć w końcu coś innego niż jazda po ulicy. Ja pierdzielę, dobra, to lecimy, zobaczymy jak to wyjdzie. No i tutaj z tego co widziałem w sumie opłaca się rufiana chyba wziąć. Rufianka albo battle. No tak, ale rufianem teoretycznie łatwiej zmanewrować po tych górnych, tak, tych Fadzio. Ja teraz nie powiem Fadzio, to jak na inni. Wezmę rufiana teraz, bo zrobiłem raz na Batim, to zrobię sobie teraz. Są dodowy czy nie są dodowy? No jakie chcecie już, teraz jakie chcemy, nie? Na tych kolejnych mapach po prostu rufian, ale nie wiem, no cokolwiek. To jesteś po górach? Nie. To jest w powietrzu. Nie. Fuck, wziąłem jakieś gówno. Ja też. A dlaczego wzięliście ten? Mówiłem, ale tutaj nie ma stuntu. Rufian Batty mogliście wziąć. O Boże, co ja wziąłem, jakiegoś... nawet nie wiem co to jest. Ale rufian, easy. Rufian, o, Batty, no, widzę. Kto Batty, Cezar? No. A ja wziąłem coś standardowego. Żeby mieć zielony kolor. O Boże. Specjalnie. Dobra. Pozdrawiam, wziąłem coś standardowego. Bez. Dobra, ja już. Ej, jedźcie sobie piersi. Ej, no nie! O, o, to nie jest śmieszne. No to nie jest śmieszne. Dokładnie, a, tutaj. Spadłem. Tutaj trzeba uważać. Nie! Na razie, Hogarth. Spadłem! O, o. Dobra, ale zaliczyłem punkt. No dobra, spoko. Nie, myślałem szczerze powiedziawszy, że tu będzie. Fuck, no większy spadek. Ja pierdzielę. Co wolniejsze, tym lepiej, tak naprawdę tutaj. A po prostu trzeba się skupiać, no ja się oczywiście. Dobra, ja się oczywiście tak nie będę skupiał, bo tutaj kurde, skupianie się na samym wyścigu to jest połowa sukcesu tak naprawdę, proszę bardzo. Jedź wielku, jedź! Ty! Wow! Wow, wow! Nie wiem co tu trzeba się rozpędzić. Tu trzeba wlecieć w funkcik bodajże. Tak, tak, no, robiłem już ten wyścig chyba. Okej. Okay. Czekam, dawaj, no samobójstwo, halo tam, kurde. O, jestem pierwszy. Okej, okay, lecimy w takim razie, proszę bardzo. Drogi rufianie, dobry, pomóż mi to ugrać. Mam bardzo przyjemny wyścig. Ale gdzie jesteś? Ostatni. Powodzenia. Brat, czemu pojechałeś tutaj jakoś dziwnie, a nie ulicą? No, a trzeba no ulicą jechać? Jak chcesz, chociaż taki był mój zamysł, że tam nie dałem checkpointu. No bo nie, dobra, no to myślałem, że to jest, jak to jest stanterski czy coś, no to raczej... Właśnie to nie jest stanterski, to jest wyścig. Z jazdami takimi, wiesz, myślałem. Właśnie widzisz, że tutaj to nie jest stanterski, to wyścig, taki troszkę trudniejszy, ale... Jakby to Awalkis powiedział? No, no halo, kurde. Tutaj był przejazd, no to pojechałem, nie? Kurde, no i mnie wydobiło. O tam, spoko, no. O nie, ja tu już nigdy nie wyjadę. Dobra, przynajmniej górą, żeby ukończyć ten wyścig, a nie dołem, w sumie.
bo dołem mogłem ten... Nie, dobra, ale kończmy górą przynajmniej w takim razie wyścig, nie? A nie, to nie jest tak, nie jest to. No... Jak ty to zrobiłeś? O kurde, przyjechałem, wyprzedziłem cię, stary. Ale ja przeżyłem, chłopie. Z kitu, nie? O, okay, proszę no bardzo. Teraz to spadłem, jak kurde leciałem z 10 metrów. Okej, okay, zrobione górą, dziękuję bardzo. Dziękuję, dobranoc. Nie, kurde. Ty się znowu Cezar wywaliłeś tam? No, nie tylko się wywaliłem, ale odbiło mnie. No bo to trzeba, to właśnie mówię, tutaj nie trzeba prędkości. Rufian właśnie tutaj jest wystarczający. Bat jest jak dla mnie za szybki troszeczkę, bo on się szybko rozpędza, a fajnie w sumie rzuca tym Rufianem. Więc nawet mogłoby być coś cięższego od Rufiana, nawet wolniejszego i też dałoby nawet radę Halle tutaj. Bez większych problemów. Ciekawe, czy na tym... Na Fadzio by zrobił? Chyba też zrobiłby. Chociaż tam jest no jeden moment, w którym się trzeba rozpędzić jakoś. Ale jakby dać boosta, to by się Fadzio bez problemu rozpędził, no okej. Okay. Dobra, to może Cezar poczekaj chwileczkę jeszcze. Właśnie czekam. Nie. O kurde. No. Dobra Cezar, odbij. Zgarnij punkcik. Dobra. Okej. Okay. To macie 20 sekund na dokończenie w takim razie jaski i śnieżny wilku. Jak widzicie, są to wyścigi. Właśnie o tyle spodobały mi się te wyścigi stworzone przez Cezara, że one są w miarę proste, można je dosyć prosto zrobić, tak? To nie jest tak, że się będziecie męczyć. To są takie w połowie stanterskie, w połowie casualowe, bo zaraz bardziej stanterskie zobaczycie, bo te tutaj no, ze stantami to dużo nie miały wspólnego akurat, nie? Nie miałem, tylko co no, te były bardziej wyścigowe, ale no to są casualowe, można je ukończyć, tak jak powiedziałeś, właśnie w 5-6 minut. Bez większych problemów, no tutaj 2 minuty, 2:20 nawet, więc samo przejście, samo włączenie czasem tej mapy i ten, i zagranie tego wyścigu, no zajmuje właśnie więcej czasu. Więc okej, okay, proszę bardzo, druga mapka ukończona, więc jeszcze 3, myślę, że zrobimy dzisiaj te 3 mapy. Tak, spokojnie. Nie będzie problemu. Łapka w dół, jaski ty niewdzięczniku. Ja dopiero mam zwycięstwo. Przepraszam bardzo, powiedziałeś, że jest łatwa ta mapa, obraziłeś mnie tym, bo jakoś trochę nie dojechałem. No, była łatwa, ale no tak, nie wszyscy, tak? No nie wszyscy ukończą szybko mapy, no. No to jest to. Tak, proszę bardzo. Więc tutaj mamy wyścig, trzeci wyścig Cezara 4.0.pl. Kto widzi, nie błądzi. Patrz uważnie i stuntuj ile się da. Więc tak tutaj się pobawimy. No, co Cezar możesz powiedzieć o tej mapie? No to jest ogólnie z tego co miałem, moja druga mapka stunterska. Robiłem ją nieco lepiej niż pierwszą, bo całą zaplanowałem dużo wcześniej. Jest tu kilka może błędów, bo pierwszy stunt jest taki troszkę nieudany i tam potem kolejny I to pierwszy i tak kolejny w sumie. I tak się zastanowić, no kilka nieudanych. Nie, tam nad drogą jest taki Rufian czy Bati? Ja tutaj chyba Batiego wezmę. Ja sobie wezmę Rufianka tym razem. A ja wezmę Batiego, tak żeby była różnorodność przynajmniej. Jest mój Rufianek. Jak widzicie ludzie ogólnie, jaki chcielibyście motocykl? Tutaj jest też pytanie do was. Jaki byście chcieli kolejny motocykl na odcinek z Shepardem stuntów? Bo myślałem o Enduro ogólnie. Mam kupionego tam już Enduro i właśnie się nad nim zastanawiałem. Enduro jest fajny, polecam. Dobra. Aha, to jest to, no tak, tutaj no. Rufian mógłby być. Okej, okay, dobra, już kojarzę. Dobra, proszę bardzo. Trzecia mapka od Cezara. Ktoś, już myślałem, że znowu ktoś po mnie przejdzie zaraz. To nie jest 8 osób tutaj, wtedy. Bez kitu. O, dzięki. Znowu zawracamy? Dzięki. O mój Boże. Trzeba mieć rozpęd tutaj na to. Nie mogę dać kawałek dalej, więc... No nie, no znowu, no właśnie dlatego Rufian był fajniejszy. Serio, wjechałem na autostradę. Aha, dobra, w sumie musiałem. Jest... Jezu, odbiłem się od tej latarni tutaj. Znowu. O kurde, ej, bez kitu jestem na autostradzie. No ale mówię, no, Bati ma tutaj na tych twoich słupkach, Bati ma ten minus, że trudno mu jest się wybić, kurde, przy rozpędzaniu się na Bati. Niech wygrają lepsi, tyle ci powiem. Nawet nie chodzi o lepszość, tylko o stunty. Przynajmniej coś w typu. Jezu Chryste, co ja z gówno wziąłem. Wleciałem na górę i się zabiłem na górze, super. Genialne. Tutaj troszeczkę wolniej trzeba w takim razie. Właśnie to była ta chyba jedyna rzecz, która tutaj no była denerwująca dosyć, że wywala naszego Batiego po prostu, jeżeli szybciej podjedziemy na tych słupach. One są jakoś dziwnie ustawione, tak mi się wydaje troszeczkę. No z deka. Tak nierówno. Coś ty żeś tu zrobił.
Dobra, lecimy dalej. O, cześć Ogaty. Cześć, reszta nie powinna już być jakaś super, ultra chyba trudna z tego co pamiętam. Mówię, że tutaj kolejny skrawek dalej też jest zbugowany, no. Okej, okay, tak, to dobra. Tu serio, tam trzeba było wyskoczyć. Kuźwa, rufian! Dobrze, dobra, że jadę po za ścianie. Tym, co... Jak się jedzie za tym, co stworzył tą mapę, to wiecie, Jezu, można popatrzeć sobie, jak jeździć. Bez kitu. Dobra, jest wlot na górkę. To jest fajny wlot akurat, nie? Teraz proszę bardzo, tutaj wyskakujemy. Proszę bardzo, lecimy dalej. No oni są niestety, chłopaki są tutaj, kurde, już... Lepsi. Kawałek dalej, no. Lepsiejsi. No mówię, na rufianach, dlatego mówię, na niektórych tych wyskoczniach na rufianach się po prostu lepiej skacze, bo jemu nic nie przeszkadza od spodu tutaj. Tak powiem. Pogadę, no tak się nie bawimy. Jestem. Jak się nie bawimy? No wyprzedziłeś mnie, a nie mogę w ogóle wyskoczyć. Come on. O kurcze. Jezu, jaski, a dzięki. Kurczę, w sumie. Mój motor jest tak zdjęciony, że chyba muszę... Fuck, nie od tego się odbiłem. To, czemu nie mogę? Dobra, już mam metkę, czekam. Zaliczę jeszcze jeden checkpoint. Napierdzielę, no. Znowu nie na to. Czemu ja wjeżdżam na to cały czas? Nie na to, co chciałem. Dobra, ja czekam. No nie, fuck you! No wjeżdżam sobie z dupy w ogóle, nie na to! Cały czas w prawo klikam za bardzo. Na rufianie to już bym, kurde, wjechał. Okej, dobra, to ja wjeżdżam. Proszę bardzo. Poczekaj chwilę, druga osoba, chwileczkę. Dobra. Czy coś? Spoko. Poczekam, powiem ci. Bo nie możesz się ruszyć, okej. <Okay. laughs> Dobra. Dawaj tutaj. Kurde, znowu tam wpadłem, nie. Okej, okay. W takim ale razie... Ale poczekać. No zobaczyłem, że masz problem z wyjechaniem jaski. Tak, tak. No to tak, już wjechałem, powiedzmy. Czuję się oszukany. Dokładnie. Wygrałbym to. Dałem ci fory. Dobra, kurde. Ale kolejny taki fajny, casualowy właśnie wyścig. Tylko ten początek denerwujący, myślę. Czemu? Na Batim denerwujący troszeczkę. A tym moim czymś, co ja jechałem, to jest najbardziej... Miałeś, rozpędzając się tak samo na Batim i na rufianie po prostu, wiesz, ściskając W, a później kontrol do podniesienia tego koła przedniego, no to na rufianie wyskoczysz prawdopodobnie za pierwszym razem, jeżeli gdzieś tam nie dupniesz, a na Batim no nie wyskoczysz. Jeżeli dobrze nie wyskoczysz. Na Batim jest trudniej wyskoczyć ten pierwszy skok właśnie. Te wszystkie takie barierki, trudniej jest to zrobić na Batim niż na rufianie. Bo są po prostu miejsca, na których jest łatwiejszy, wiesz, no do użytku właśnie rufian na niektórych bati. Dlatego rufian jest uznawany za ten bardziej taki, wiesz, lepszy do stantowania motocykl, do miejskiego stantowania właśnie po takich punktach niż bati, no bo bati jednak ma ten taki spód wyłożony. Ja nie wiem, jak to się nazywa w tych motocyklach, ale chodzi o to, że ta blacha tam od dołu zawadza. To tak jak Hakuchu jeszcze bardziej, tym bardziej Hakuchu. Chodziło mi o to, kto nie skaże, to nie z Hoksów, no i tyle. No, no wiadomo, tak, to jest twoja wersja, ludzie. Możecie swoje, ludzie, w komentarzach, tak, ludzie, możecie napisać swoje propozycje co do zakończenia nazwy. Kto nie skacze, ten z... W komentarzach pod filmem, ja bardzo chętnie. Ja mogę napisać, o, rozpiszę pierwszy właśnie, kto nie skacze, ten z Hoksów, albo ten nie z Hoksów. Kurde, i zobaczymy, co tam ciekawego wymyślicie. Okej, okay, dobra, możemy startować, widzę już. Więc lecimy, czwarta mapka. Na razie utrzymuję jakiś bilans w miarę okej, okay, więc mógłbym kończyć te dwie mapki kolejne na ostatnim miejscu i nie byłoby tak źle nawet. A teraz powiedz twórco, co tu potrzebne jest? Rufian albo Bati. Dobra, to ja wezmę teraz Bati, a na koniec wezmę Rufiana. Okej. Okay. Wiecie, co jest najfajniejsze z tym wszystkim? Że nie mam ani jednego motoru, które wymieniliście. Ale to możesz wziąć jakiś inny! Wziąłem jakieś Hakuchu. No to weź Hakuchu, proszę cię bardzo, tylko na Hakuchu właśnie... Jeżeli chodzi o stantowanie w niektórych miejscach, to Hakuchu jest dosyć ciężki. Aczkolwiek nie wiem, no bo nie pamiętam, jak ty tutaj dokładnie robiłeś. Na niektórych po prostu jeszcze trudniej jest wyskoczyć na niektórych punktach. Dziękuję. A za co? Kurde, gdzie to jest? Tam. Tutaj. Dokładnie, tam. I przeleciałem, yeah. I później... Na schodach. Nie mówię, że o ten śmietnik trzeba się tutaj wybić. Nie, tam masz ten. Schodki. No Jezu, zabiło mnie. I od mójku. Nie zabijać mnie. Zablokowałem się między jakimiś wytokami. Okej, okay, i tutaj jest kolejny punkt bardzo zły na Bati. Ja już wiem, do kogo jest. Ten duży skok, tak?
Ten skok, tak, bo znowu ten murek jest troszeczkę za wysoki. Na baty nie mogą być aż tak. Ja go nie stawiałem. No, no tak, wiem. Niestety. Wiem, ale ten murek to nie jest. To nie są murki dla Batiego właśnie. One są za wysokie. On nie może po takich murkach za dobrze skakać. Aha, dobra ludzie, to jest mapka, na której niestety jest kilka takich checkpointów z dupy troszeczkę. No troszkę. Bo już sobie przypomniałem. Tak, na tym dachu chociażby. Dobra. Wyskakujemy, proszę. Powiem wam, że tego wyścigu chyba nie ukończę. Mówisz? Nie da się w ogóle przeskoczyć. To jest kurde. To co, o czym myślałeś tworząc ten wyścig? No dziewczyna. O tym, żeby. O tym, żeby sobie troszkę poskakać na rufianku. Tyle. Na rufianku! Czyli jednak! Czyli dyskryminacja, no bo na początku, kurczę. Jak tworzyłem wszystkie mapki, te trzy pierwsze, no to. Ja mówię rufianku, potem przesunąć się na Bati i stwierdziłem, że Bati jest lepszy. Zależy do czego, ale no patrz, o tutaj jest lipa. Miałem tutaj Jerry 6 wilk śnieżny. Kurde. Ale obok punktu mi wyleciło i zrobiłem się. Dobra. Albo tutaj dobra, trzeba wlecieć i teraz tak. No fuck nie, okej, okay, dobrze. Teraz możemy tędy albo zrobić też tak. O Jezu, nie zaliczyło mi tego. O fuck, nie! Dupa. ale dupłem przez przypadek. Jezu, tutaj można zrobić, właśnie nie trzeba wjeżdżać po tym, tylko można bez problemu tędy sobie wskoczyć, tak jak to wcześniej zrobiłem. Nie cheatuj. Nie cheatuję, nie po dachach skaczę, halo. Po dachach tylko wiesz, no bo nie trzeba wjeżdżać na daszek, żeby wjechać po tych, Jezu. Żeby wjechać po tych ławeczkach nie trzeba, tylko można wiesz, odbić się od barierki, która tam jest zresztą. W ten sposób. Okej, okay, dobra. Dziękuję. Już kończysz? No nie. Zostały mi chyba ze 2 punkty. Już kończysz. Ja pierdzielę, nie! Ten rozpęd najgorszy śmierci. Kurde. Co po moście? Tak, to jest najgorszy rozpęd, bo tam jest ta wybitka taka. No tak, jeszcze tam ludzie chodzą. No właśnie. Aleś wybrał punkt, kurde. No ale dobra, proszę bardzo, no nie, to ostatni punkcik wybrany i został mi ostatni punkt. Popatrzmy tymczasem popatrzmy na ludzi, którzy tam na dole się męczą. O, tak. Skaczą po tych daszkach, o, jeden na panelach słonecznych właśnie, nie może wskoczyć na... No i dlaczego nie wskoczyłeś z tych paneli? To jest już jeden skoczek, no drugi kuźwa. No bo ja skoczę tędy, jak tak planowałem tutaj. O, dobra. I proszę. Nie, dobra. Nie. Piękny skok, okej. Okay. No mam nadzieję, że Cezar, że przynajmniej ty ukończysz swój wyścig. Tak, tak. Okej. Okay. Tutaj jest, wiesz co, jedna taka rzecz, która mnie denerwuje, że właśnie jest ten wysoki murek. Chyba, że zrobimy w ten sposób, jak ja zrobiłem i wylecimy. Albo od boku. No tutaj masz ten wysoki murek, który też nie sprzyja na tym, żeby wyskoczyć tam na Batim. Aczkolwiek się udało. Na Hakuczu nic się tutaj nie da zrobić. Wybrałeś Hakuczu, no. Wiesz co, powiem ci właśnie na skakanie po dachach na Hakuczu, to jest trudna sprawa, nie jest najłatwiejsza. Ja ten swój wyścig stanterski na Hakuczu, jak robiłem, to robiłem go do dołu po prostu, wszystkie wyskoki. Dobra, Cezar. Proszę państwa, Cezar. Proszę państwa, co się... Czy Cezarowi się uda? O, bez problemu na rufianku widzę. To jest punkt złapany, jak to zrobić. To jest coś, jak się już zna całą mapę. Dokładnie. Nie, weź to skończ. Dawaj, kończ, tak, no. Dobra. Kończ, Cezar. Kończcie to, no, bo mnie zaraz ustrafi. jeszcze po budynku. Tu widzę, Cezar takie stanciki chce porobić. Okej. Okay. Troszkę ćwiczyłem. No. Nie wierzę. A to kurde. Cezar, to grałeś może na moich mapach stanterskich? Tak, na obydwu. Jak tam ta druga na podachach właśnie? Ciekawa taka... Ukończyłeś? No, ukończyłem. No to dobra, dobrze, przynajmniej tyle. To tyle, że mnie troszkę oszukano, miałem jechać pierwsza, wjechałem drugi. No. Dobra. Jakaś paranoja. O nie, sekunda i koniec. Ale byś dojechał prawie, śnieżny wilku, widzisz? No, wiem. Przynajmniej tyle można powiedzieć, żebyś dojechał spokojnie, więc tutaj nas troszeczkę też czas nagli, dlatego no nie będziemy aż tak czekać, że tak powiem. Została nam ostatnia mapka w takim razie, może akurat nie 133 level wbije,
więc będzie fajna, fajna sprawa. Okej, okay, w sumie całkiem nieźle mi idzie na tych wyścigach, nie powiem. Wyścig polega na stuntowaniu od architektury miejskiej w taki sposób, by soatać się na lotnisko i rzucić z niego. Dostać. Jest! Świetnie, dobra. Cezar, piszesz. Oj, tam pisałem szybko, bo się śpieszyłem, przepraszam. No, kurde. Okej, okay. Widzę Rufian i... Batman. To chyba nie jest Rufian ten biały. Który? Czekaj, nie wiem. Tak się... To jest normalnie... To jest zbroje. Techniku czasu. Nie, Rufian. Ha? Nie jest chyba na ja Bati. Ja mam PC coś tam... PCJ-tkę? Ona ma takie orurowanie, kurcze, też podobne. Kurde, w auto wjechałem, nie? Nie! Dobra, Rufian, za pierwszym razem, dziękuję. Dobra, panowie, ja sobie dziękuję, chyba tam... dobranoc, nie? A ja sobie chyba tam wjadę przez cały parking, tak sobie... Nie wjedziesz. Ale próbuj. Nie? O, okay, dawaj. Nie. Dobra, zgarnę drugi punkcik. Mam tu gdzieś, ja cheatuję. Kto cheatuje? Cezar? Cezar, nie cheatuj, no kurde, bo jak później wygrasz cheatowaniem, to wiesz, takie... Zwycięstwo. Nie wygram, zobaczysz, że a w nie jaki wygram. Sposób chcesz cheatować? To może... albo nie wiem, już mówię, wjeżdżam na drugi garaż po drugiej stronie i od niego się wybijam. O kuźwa, bo tu trzeba, teraz jest punkt, w którym trzeba się bardzo fajnie odbić. Chociaż też można cheatować. Na dachu? Bo to tam jest cel, tam kuźwa. Trzeba jechać bardzo powoli do tego punktu. Ja się za bardzo wybijam, bo tutaj można byłoby teoretycznie zrobić... No to dokładnie tak. Okej, okay. Można zrobić tak. Ale ludzie, patrzcie, tutaj pokazałem wam właśnie metodę, którą powinniście zastosować w razie czego. Jezu. Czyli dobra. Metodę odbicia się. Tutaj mam nadzieję, że tak trzeba było zrobić, bo my tak wcześniej robiliśmy na Batim. Tutaj trzeba się odbić od ściany, tak? Nie, tam jest ten. Nie od ściany? Nie. Ja się tutaj odbijałem? Tam jest taki mały grzybek. Od tego grzybka? Przecież to jest łatwe! A ja myślałem, stary, że tu ty każesz od ściany się odbić? Nie. Bo tu od dwóch ścian się odbijasz i też dolatujesz tam. To widzisz. Ale stary, popatrz, czekaj, tutaj jest... Jezu, przecież to jest... Ale wiesz, jak ładnie wygląda ta metoda od ściany ogólnie? To zobaczę u ciebie, jak to wygląda. To znaczy, ja zrobiłem jeszcze inaczej przed chwilą, żeby zdobyć punkt, ale patrz, czekaj, Cezar, leć za mną, tędy, o, patrz. Tędy, od ścianki drugiej i się odbić trzeba idealnie tutaj, ja się tak odbiłem wcześniej. A nie, ja od tego grzybka. A to przecież od grzybka to jest serio tak easy w sumie. Właśnie nie, bo jak grałem wtedy z niejedną osobą, to nikt nie mógł skoczyć. No ale grzybek to jest po prostu, przejeżdżasz i odbijasz się od grzybka i tyle. No tak, tylko weź na niego w traf. Zresztą nie musisz nawet od grzybka, bo możesz po prostu, wiesz, od prawej strony się odbić tam. To niby też. Hey, Winter, no jeszcze też już od razu mówię, że wszystkie stuny są oznaczone. My to jesteśmy jakimiś przegranymi życiami. Rakami chyba. Stary, no... O, dobra, jest. Albo... Co nie pykando trochę? No, mi troszkę nie. Taki motor wybrałem, że on tam nawet nie doleci. Dobra. No, PCJ-tka nie jest najlepsza teraz, w tej chwili. To ja zrobiłem backflipa jeszcze. Się dowiedziałem, że nie jest zbyt dobry. A ty masz ją ulepszoną, czy? Tak, ulepszona jest. Ale tak i tak gubię. No tak. O Jezu. Dlatego ja powtarzam. Rufian, Bati w ostateczności do niektórych rzeczy Hakuchu. Hej, jak ja to zrobiłem? Rufian jest najbardziej uniwersalny, później Bati. Jezu, mój wyśnij nie mogę to zrobić. Kolejny. Cezar. Jezu. Tymczasem przychodzi Kogaty. Robi sobie wyścig, tak. Spokojnie. To jest po prostu jak. W ogóle przychodzi Kogaty, znajduje nowy sposób na zrobienie wyścigu, nawet taki, ciekawy. Nauczyciel Kogaty. Dokładnie. Właśnie. Stunty z ekipy. Ale ja nie na początku tłumaczyłeś, jak wygląda motor. Coś tam później o mapie, teraz znowu o mapie. Nauczyciel Kogaty. Proszę bardzo. No co, Cezar, mówiłeś? Nie wiem, jak zrobić to od ściany. Musisz tam podnieść kółko. Od ściany obiec, jednej, odbijasz się od drugiej. Właśnie, i tam padasz. I patasz. Nic prostszego. Jak ja spadam tam na dół. Ej, to jest takie nic prostszego. No musisz się szybko odbić. Musisz wylądować, wiesz? Na koniec, jak się odbijesz od drugiej ścianki, to spację dawaj. Najlepiej już. No, bo ja już tam spadłem. Dobra, jest, udało się. W końcu. Nie, to ja Jezu, na tej mapce to zaplanowałem ten moment aż do zjazdu z dachów i potem w hangarze ten skok po schodach.
Tylko to było planowane. Jeszcze to czysty spontan. Okej. No to ja robię też czysty spontan, jeżdżę sobie po innych miejscach, tak trochę. Dużo wam już zostało? No ja mam jeden punkt, ja mam metę. Bo ja tak się trochę tutaj męczę. Aha, okej, dobra. A ja jeszcze... ja właśnie kończę dachy. Dobra, ja już tam dojeżdżam do końca lotniska jakby. A, ty już powinien się dowiedzieć. Ja jestem w hangarze. To jeszcze musisz zrobić. O Jezu, gdzie ja wypadłem? Ja pierdzielę, w ogóle na parking inny wypadłem tam. Do góry tam trzeba wjechać. Bez kitu, muszę sobie formata zrobić. O kurde, czekajcie. Dobra, tu jest. Okej. Rioty po tych schodach trzeba jechać? O tak. Jezu. No. Powiem wam, panowie, nie będę się chwalić, gdzie jestem, bo to normalnie... Proszę bardzo, ja ukończyłem wyścig! Nie, no masakra. Udało mi się, kurczę, być na podium w każdym wyścigu! Nie. To i to jeszcze ale na podium tak, ale na pierwszym miejscu no, nie. No tak, ja powiedziałem na podium, dlatego nie powiedziałem. Dobra. Czy ty, Jaski, nie możesz zrobić pierwszego skoku? Poczekaj, nie, doturlam się. Ale patrz, jaki... Ej, ty naprawdę nie zrobiłeś pierwszego skoku, Jaski, jeszcze? No bo tym się nie da, patrz, obejrz. Ale nie, nie, weź odbij w lewo. W lewo wcześniej na tej... Patrz. W lewo odbij. I już w lewo, o, tędy, dokładnie, w ten sposób bardziej, tylko troszeczkę wyżej. Poczekaj, ej, Cezar nie jest drugi nawet. No. Dobra, bo śnieżny ja miałem wilku. Problem z tym. Śnieżny wilku. Z tym grzybkiem, że tak powiem. Ja tu jestem jakimś przegrywem życiowym. Dobra, śnieżny wilk. Patrzmy na śnieżnego wilka. On to jest drugi zawodnik dzisiejszego meczu. A wiesz, że mogłeś skakać przez te wszystkie miejsca, by było szybciej. No właśnie, ale to właśnie trzeba było skakać. To omijać. Ale to właśnie trzeba było skakać. Znaczy, można powiedzieć, że założenia są takie, żeby skakać, ale nie trzeba skakać. Bo na przykład, wiesz, tak samo mogę powiedzieć, że na mojej pierwszej mapie są założenia, żeby skakać, ale wszystkie punkty można zrobić bez skakania, nie? LOL. No przeskoczyłeś, no ładnie zrobiłeś to, okej, no to już masz zaraz metę, możesz skakiwać. Za to łapka w górę musi być. Poczekaj chwilę, na mnie chodzi. Skacz. Dawaj. Ej, dobra, wjechać tutaj skacz. Do tego, do mety. Co ty robisz? Nie, czekaj. Skacz! Dawaj, śnieżny wilku, skacz. O kurde, czemu ty tędy w ogóle wjeżdżasz? Wiesz, że miałeś tam wyskok ze śmietnika? No właśnie. Serio? No tak. Jeszcze raz jadę. O Jezu. Od tego śmietnika musisz przejechać. A tu jest. No ale się rozpędź, wiesz? Tak trochę. No. Jestem hardkorem, nie? O kurde. To dużo ci teraz to nie dało właśnie. Wiesz? To wilku, kto pierwszy ten lepszy. Ej, Cezar, wiesz, że ty go jeszcze wyprzedzisz, jak teraz wyskoczysz, dobrze? Na Batim tym bardziej, na Batim tu szybciej wyskocz. Jaki fart! To przeskoczyłeś? Zobaczymy, przeskoczyłeś? Kto... Nie przeskoczył. Kto będzie drugi, proszę państwa? Ja będę drugi. Myślę, że Cezar. Cezar, bo on na Batim szybciej sobie wyskoczy tam dokładnie. O nie. Dziękuję bardzo. Widzisz, śnieżny... Śnieżny wilku V8 zostałeś zrobiony przez Cezara teraz. Kurde, ale byłem drugi, nie? Dogonię was, panowie, dogonię. Prawie się udało. Jaski. No okej, dobra, ludzie. W takim razie, myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Ja mogę ocenić te mapy na solidne 6,5. Bo było trochę tych niedoróbek, myślę. Takich niesprecyzowanych rzeczy. Ale bardzo fajnie, takie 6,5, nawet 7 bardziej, że można sobie casualowo zrobić te mapki. Niektóre przynajmniej. Nie, tutaj 5 minut czasu 7. Już wyszło jakoś. Ale okej, myślę w takim razie, że w tym odcinku to było na tyle. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem. Dzisiaj grał ze mną Cezar, twórca tych mapek. Cześć. No, grał ze mną także śnieżny wilk V8. Grałem XD. Oraz The Jaski. Hey yo! Więc jeszcze raz, dzięki za oglądanie, ludzie, i na razie. Cześć, przyjaciele.